Czasem pozornie błaha kontuzja może odmienić całe nasze życie. Tak było w przypadku naszej dzisiejszej bohaterki, która zaczynała jako aktorka. Dziś, choć wciąż bardzo młoda, jest uznaną malarką i rzeźbiarką. Tu za nami jest hotel Excelsior. Tam niedawno z powodzeniem wystawiała swoje prace. Jest ceniona za sztukę poświęconą głównie Janowi Pawłowi II, ponieważ to on od zawsze stanowi ogromną wartość w jej życiu. Ale Włosi i nie tylko Włosi cenią ją nie jedynie za monumentalną sztukę sakralną, ale także za jej abstrakcje, portrety znanych osobowości, a także niezwykle piękne akty. O samotności artysty, o trudzie tworzenia, ale także o rzymskim Dolce Vita. Opowie nam Anna Gulak. Dla mnie Rzym jest takim magicznym miastem i sądzę, że dla każdego artysty jest on, ma ten sam wydźwięk, gdyż tam piękno architektury, całe te bogactwo wieków jest zawarte w jednym mieście, często na 10 metrach kwadratowych widać i starożytną architekturę połączoną z bardziej współczesnym nam sztuką nowożytną, barokiem, renesansem. Nie trzeba wchodzić do muzeum, są estetyczne formy, jest piękne nasłonecznienie. Jeżeli ktoś zwraca uwagę na bardzo silną grę światłem, to jest tak piękne światło w Rzymie, okalające tą architekturę klasyczną. No i przede wszystkim w tym mieście wiecznym centrum stanowi Watykan. Jest to, można tak poetycko powiedzieć, takie miasto gdzieś z innego wieku. I to ma taki wydźwięk i magię. Włosi bardzo cenią artystów. Bardzo cenią dobrą sztukę. Są bardzo dumni zresztą z wielowiekowej tradycji swojej spuścizny architektów, artystów, rzeźbiarzy. I zauważyłam, że z większym otwarciem, jeżeli widzą czyjś talent czy umiejętność wykreowania podczas tej całej sztuki współczesnej form klasycznych czy też klasycznego warsztatu, bardzo cenią takich ludzi. I artysta rzeczywiście może znaleźć duże pole do realizacji twórczej. Ja zostałam zainspirowana, żeby wrzeźbić Jana Pawła II i od tego wszystko się zaczęło. A jak artysta jest zainspirowany, to nawet bez jakiegoś zamówienia zaczyna coś tam tworzyć, robić i tak artyści mają. Mnie fascynowały formy monumentalne. Cały w mojej sztuce to jest przestrzeń, monumentalizm i zawsze to zagęszczenie przestrzeni, która rzeźba powoduje. I tak zawsze chciałam się zmierzyć z tym tematem wyrzeźbienia tego wielkiego człowieka, bo dla mnie Jan Paweł II nigdy nie był tylko papieżem, ale był takim współczesnym człowiekiem o wielkim charyzmacie, wielu talentach, możliwościach. I mnie poraziło to, gdy widziałam, jak on chodzi, prawda, ten jego charyzmat poruszania się, ten duch, ta siła, ekspresja, jak on idzie, jak on, jego gesty, słowa, spojrzenia. Zaczęłam rzeźbić taką formę przedstawiającą go szkic pomnika Bodzetto Tues Petrus, czyli on jako współczesny Piotr naszych czasów. Jest to forma wychodząca z kamienia, pochylony jako pielgrzym idący po ziemi do domu ojca. I ten pomnik był zaprojektowany tak, jeszcze nie znalazł swojego miejsca, placu na ziemi. Natomiast jest zaprojektowany też z elementami opływającej wody z amfiteatrem schodów, gdyż fontanny i takie rzeźby pomnikowe od stuleci stanowiły centra placów i spotkań ludzkich. I marzyłoby mi się, żeby gdzieś ten pomnik stanął na jakimś placu.
portrety Jana Pawła II, zainspirowane zdjęciami, które znalazłam gdzieś tam w prasie Ojca Świętego Pochylonego, prawda, w takim geście dosyć ekspresyjnym. Zawsze nosiłam się z tym zamiarem, żeby utworzyć cykl. Cykl monumentalnych portretów, nawiązanie do sztuki billboardu, współczesnego billboardu. Na razie jest 12 portretów i każdy jest zainspirowany jakąś jego myślą, jego gestem, słowem, postawą, też wartościami, które przekazywał. Także pod każdym jest cytat. Jeden, na przykład jedna praca jest zatytułowana Odwaga i następnie jest o jego pogodzie ducha, o poczuciu humoru, o mądrości, pokorze, także znaczeniu modlitwy i wiary w życiu człowieka. Jest także skierowany dla cierpiących, że o znaczeniu i ważności cierpienia. Bo myśli tego wielkiego papieża na pewno nie umrą, ale to też taki mu hołd dla wielkiego świętego. Ja kiedyś już w 2003 roku wykonałam medal, także się media zachwycały, że to był najpiękniejszy medal w kolekcji watykańskiej, gdyż też był wykonany taką nowatorską formą. Moją inspiracją było, żeby to dzieło było bardziej rzeźbiarskie. Ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa ze specjalizacją rzeźby, ale zawsze mnie pociągał świat filmu i kina. I też to było takie moje niespełnione marzenie, że tak myślałam, zawsze się ociągałam z tą myślą. A w 2009 roku skończyłam, obroniłam tytuł magistra i zdałam do szkoły filmowej właśnie na Wydział Aktorski. Miałam taki plan na życie, że i trochę tego, i trochę tego, prawda? W semestrze wyjechałam właśnie na narty i miałam poważny wypadek z kolanem. No nie mogłam chodzić, musiałam iść na ciężkiej rehabilitacji. I w tym czasie zadzwonili do mnie z Watykanu, z magazynu prywatnego, z propozycją, czy bym chciała wykonać medal dla nowego papieża Benedykta XVI. No takiej propozycji nie można było odmówić. W związku z tym bardziej, że byłam unieruchomiona. Ja stwierdziłam, że no jakiś znak, prawda? Bo także wyrzeźbiłam ten medal. I z tym projektem pojechałam do Rzymu i przy tej okazji właśnie miałam możliwość zaprezentowania swoich prac. Ja też jako malarka postrzegam ten świat właśnie tak, w takich kolorach, więc były purpury, fiolety obecne na sali. Rzym jest to tak niesamowicie kolorowe miasto i fascynujące dla mnie. Jest klimat, ludzie, którzy są niesamowicie kolorowi. Też ich zwyczaje, prawda, ich kultura jedzenia, kultura bycia, gestykulowania, co zresztą bardzo odpowiada mojemu temperamentowi. Jedzenie jest zupełnie inne, smaczne. Te warzywa są tak nasłonecznione w trakcie, że wszystko smakuje. Sposób nawet tych dzieci włoskich, jak one się bawią, prawda, jakie są żywe. Na pewno do tego sprzyja słońce, które prowadzi dużo właśnie takiej energii w życie tych ludzi. Jest dużo tam optymizmu, dużo optymizmu i takiej magii.
Nagroda Akademii Pontyfikalnych była dla mnie wielkim wyróżnieniem. Jest to nagroda dla twórców, artystów, architektów, którzy podejmują w swoich działaniach zagadnienia humanizmu i hołdują pięknie, dobrym wartościom w sztuce. Vediamo Anna Gulak. To też jest potwierdzeniem dla mnie, że ta moja sztuka ma jakiś odzew społeczny, że jest potrzebna. Jest to pewna satysfakcja i wielkie wyróżnienie dla artysty, tym bardziej, że jest ta nominacja z rąk Ojca Świętego. Pamiętam, że przebywałam w hotelu Excelsiorze na Via Veneto. To jest rzeczywiście magiczne miejsce, gdyż to jest styl imperialny, więc rzeźbienia, złocenia, ale wszystko wykonane z wielką klasą. Gdy zobaczyłam to przestrzenie, tak pomyślałam, że akurat się wpisze ta moja sztuka dekoracyjna, abstrakcyjna. Rzeczywiście miałam później wystawę, która się tak wspaniale wpasowała, że niektóre osoby myślały, że to jest stały element, prawda, tej ekspozycji. Ja uważam, że ta abstrakcja dała dużo możliwości i wolności artystom. Człowiekowi jest potrzebne patrzenie na jakieś dzieło sztuki, żeby się zrelaksować, żeby poczuć tą estetykę. Nawet plamy barwne różne, czy też kompozycja, harmonia w płótnie. Można mieć te wartości jak najbardziej wszystko do sztuki abstrakcyjnej, do współczesnej. I nie odchodzę od monumentalności dzieł, gdyż moje płótna czasami mają 3 metry szerokości. Natomiast czerpiąc właśnie z tradycji tego warsztatu twórców z poprzednich wieków, czyli to są laserunki, malarstwo olejne na płótnie, wykonane tradycyjnymi technikami też złocenia, wklejaniem różnych form, też metalu, materii w płótno. Bym chciała, żeby widz miał poczucie estetyczne, żeby to się podobało, co było co przyjemne, lekkie. Zaczęłam czerpiać inspiracje z fotografii i chciałam się też zmierzyć po prostu, czy jestem w stanie przedstawić w sposób realistyczny twarze, osobistości, kultury sztuki. Czy to się udało uchwycić ten psychologizm wyrazu, prawdę charakteru. I czerpałam inspiracje z fotografii, przenosiłam je na wielkie rozmiary płótna, także kreując tą przestrzeń. Nie ma nic piękniejszego, jednak wiedzieli to starożytni Rzymianie czy artyści, że nic piękniejszego nad ciało ludzkie. Także fascynuje mnie nie tylko sztuka portretowa, ale także przedstawienie aktu kobiecego. Ciało ludzkie to jest apoteozą stworzenia, piękna stworzenia. Stworzenia oczywiście boskiego stworzenia, gdyż ja uważam, że Pan Bóg jest najwybitniejszym mistrzem stworzenia i ja uważam, że artysta nic sam w stanie nie jest stworzyć piękniejszego, tylko może pokornie odwzorowywać tą rzeczywistość, którą Bóg stworzył i przekładać to na język swój, czyli niziny, wyżyny, platformy, zakamarki ciała ludzkiego, również w malarstwie aktu próbuje ukazać piękno cielesności, czyli tą erotykę. Lubię elegancję połączoną z estetyką i też jako artysta bardzo odczuwam, gdy widzę coś pięknego, estetycznego.
Via Veneto w Rzymie. To jest taka jedna z najbardziej eleganckich ulic. I to jest też jedno z moich ulubionych miejsc, także często lubię tam przychodzić na kawę, też na różne spotkania. Artysta zawsze jest sam w pracowni, sam w tej ciszy w pracowni, żeby coś zrobić. To jest olbrzymia samotność. Ja z charakteru jestem dosyć osobą bardzo potrzebującą ludzi, zresztą jesteśmy bestiami socjalnymi. Jest tam czas i na relaks, harmonię, i na pracę, i wszystko jest takie zrównoważone. Jest to bogactwo tych różnych wydarzeń artystycznych, ludzi, że jest to takie moim, właściwie się zrobiło moim dolce vita. Myślałam, żeby się przenieść tam z pracownią. Bym nie chciała absolutnie zerwać więzów z Warszawą. Głównie tam też organizuję wystawy, ale z wielką przyjemnością wracam tutaj, bo tutaj mam pracownię. I to jest taki dobry punkt odskoczni, bo artysta jak musi tworzyć, to musi się rzeczywiście od świata nieraz wyizolować, że jest ta koncentracja potrzebna pracy. I mieć taki ciąg dwutygodniowy, no każdy jest inny, prawda? Ja mam te swoje ciągi, że miesiąc nie wychodzę z pracowni. Także ja jestem pomiędzy, tak na razie. Włosi w ogóle odbierają Polaków bardzo pozytywnie. Odbierają nas jako naród wykształcony, profesjonalny, konkretny. Przede wszystkim podziwiają naszą znajomość języków i przede wszystkim bardzo podziwiają kobiety, Polki. Wychowałam się w ogóle w Stanach i w Kanadzie i zawsze co parę miesięcy nawet tata zwalnia mnie ze szkoły, idziemy, zobaczymy, zwiedzimy jakiś stan. Idziemy do Nowego Jorku, zobaczymy muzea, zwiedzimy. Tak samo w Europie podróżowaliśmy. Udaliśmy się do Rzymu też na audiencję do Jana Pawła II. Moja mama też jest artystką, więc ja to niestety albo stety odziedziczyłam. No dla mnie Rzym obecnie jest takim miejscem, gdzie na razie się znajduję w swoim życiu. Nie wiem, jak to będzie w przyszłości. Przebywam raz w Polsce, raz tu, tak już od paru lat. I na razie jestem osobą samotną. Też każdy ma swoje plany, żeby założyć rodzinę, prawda? Żeby spotkać wielką miłość. I mam nadzieję założyć rodzinę, ale na razie Rzym dał mi tę możliwość realizować w sztuce.